cześć, witajcie piraci w 33. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Podążamy za Czarnobrodym. Tak, dokładnie, to jest ten sam Czarnobrody, co żeście go widzieli parę odcinków wcześniej, albo paręnaście. Spokojnie. Preserving the king's plumage is no concern of mine, Ben. Trochę może parkouru. To miał być parkour, panie. Can wait. No, ma być parkour. Wiem, że się bawię w idiotę. Lol. Fajnie, że on się tak spiął. A, i to było na tyle, jeżeli chodzi o pokaz parkouru. Ślady butów, bardzo fajnie. Świta śnie wręcz. Spokojnie. W końcu się coś odzywa, Kenway. Nassau may look fine from a distance, but at its core, jaka choroba? There's a disease I cannot stop. Co? Muszę, jestem zarażony tą chorobą. Sickness can be cured, Ben, if only you have the right medicine. But a corpse cannot be reanimated. I can't believe the shit. Fajnie, że się od niego oddaliłem. Why not take the pardon now and be done with it? Znowu się zatrzymać. Peace, both of you. Już. We can satisfy both aims if we work together. Find medicines to ease our burdens here, but in a way that don't attract the British. Podskaczemy sobie trochę. No i dobra, co będziemy robić takiego konkretnego? Jak póki co, to nie ma nic tutaj ciekawego do robótki. Poza tym, że gdzieś idziemy, a nie wiadomo jeszcze gdzie idziemy, w tym problem właśnie. A chciałbym wiedzieć, gdzie idziemy. Więc Czarnobrody, powiedz nam w końcu, gdzie zmierzamy. The Spanish fleet that sunk 2 years back would have some medicine. All sealed up in glass vials. You'd need a diving bell to reach those depths. Aye, and some coin and a few supplies. W końcu. A mamy już tyle hajsu, że starczy nam spokojnie na dwie takie sztuki dzwonu. Pięknie. Agreed. Dobrze. I'll meet you near the wrecks as soon as you're able. Oczywiście. I co? I to tyle? Remember, Thatch. Keep your cannons cocked. Piss off, man. A oni się to chyba zawsze lubili kłócić. Okej, dobra. Na cału. Kup dzwon nurkowy. Dobra, najpierw się przejdziemy do sklepu. Dobra, takie jest nasze teraz zadanie. Zestawy miecz. Może byśmy się skusili na jakiś miecz, ale widzę, że tutaj prędkość za słaba, kombinacji jest więcej, uszkodzenia są porządne, ale nie widzę tutaj jakiegoś, kurde, zasięg, kurczę. No nie wiem, teraz akurat mam tyle kasy, że mógłbym kupić, tylko znowu jest taka sprawa, że no po prostu teraz mam kupić dzwon nurkowy. A ja nie chcę kasy od razu wydawać na potęgę. Jeszcze sprzedamy tylko to, co trzeba, żeby nam się więcej kasy po prostu dostało. Orki, humbaka, kurde. Same drobiazgi. Dobra, dokonamy sobie tam paru upgrade'ów. Wytworzenie. Okej. O! Kupimy sobie jeszcze jedną skórkę humbaka. Będziemy mieli już 4 pistole. Dobra, zgadzam się. Kup towary łowieckie. Humbak, humbak. Gdzie mamy humbaczka? 3,5 kafla. Dobra, kupujemy. Jednego żeśmy sami upolowali, to drugiego możemy przecież kupić, no. Dobra, jest trzecie olstro. Już mamy 4 pistole. Ulepszenie zdrowia. Kości żarłacza białego. O
Thanks. It is much to my mind. Okej, proszę bardzo, cztery pistole. Oto proszę bardzo. Jeszcze sprawdzę, czy możemy sobie wytworzyć kolejną sakwę na amunicję pistoletową. Nie, już są maksymalnie zużyte. Skóra orki. O, sakwa na strzałki. Znaczy, ile kosztuje taka skórka orki? Pewnie w cholerę drogo. Ale zobaczymy. Orki. Ile nam to wyda? Chuj. Kurde. Aj. No i patrzcie, wiedziałem, że tak będzie. A dobra, przynajmniej zrobimy upgrade dla naszego Edzia. Dobra. I niech się cieszy. Idziemy stąd już. O kurde, ale ścinki. Ciekawy jestem, dlaczego takie ścinki były. Okej, wychodzimy ze sklepu. No i teraz szukaj kapusty, Edward. Najlepiej jakbyśmy zaczęli od zbierania skrzynek. Tak, trochę pozbieramy skrzynek, bo teraz potrzebujemy złota. A nie chcę mi się okradać biednych obywateli. Więc wolę sobie pozbierać skrzynki. O! W trójce się tak nie dało, a tutaj się da, więc to jest już hardcore. Dobra, zbierzemy sobie tą skrzynię. Dobrze, że ich tutaj wszystkich nie zbierałem. O, jeszcze jedna taka skrzyneczka i spokojnie możemy już się wziąć za kupowanie dzwonu nurkowego. To chwileczkę. Wiem, teraz używam GPS-a w takim wypadku, bo chcę sobie kupić ten dzwon nurkowy, a chciałem jeszcze parę upgrade'ów przy okazji dla Edwarda zrobić. Tylko to jakoś tak wypadło. No i gdzie to jest? Tam, kurde. Aha. Fajnie, że. Masz się tu dostać, Edward. Ty jesteś naprawdę jakiś stuknięty? Czy tylko tobie teraz tak odbija? Dobra, po skrzyneczkę biegniemy. Pewnie tam będzie też dużo kasy. A jak nie, to postaramy się o to, żeby było dużo tej kasy. Ale zrobił jumpa. Normalnie zaskoczył mnie tym skokiem, Edward. Jep, dobra. No idzie ta skrzynia. LOL. Wy chyba sobie jaje robicie, nie? What the fuck? Gdzie ta skrzynia jest? Chyba, że tutaj. A proszę. Bardzo możliwe, że tutaj. No proszę, a jednak. Nie myliłem się. No patrzcie, zabrakło 23 reali. Skubanych 23 reali zabrakło. Ja pierdolę. Tak też myślałem, że to tak będzie. O, szantę jeszcze pozbieramy. Nie ma uciekania. Co to sobie myślisz? Kurde. Ucieka mi to gówno. Ciężko jest złapać. No i mi ucieknie, nie? Patrz. Jakie zadziorne małe gówno. No i w pizdu uciekło. Dobra. Zajebioza. Innym razem sobie tą szantę zbierzemy. Ja chcę tylko jeszcze jakieś skrzyneczki wziąć. I to tyle. Tam gdzieś jeszcze chyba będzie jakaś ostatnia skrzynka. No, skadrze. Edward, co ty porabiasz? Dobra, gdzieś tu powinna być jakaś skrzynia. Tak dziwnie ponuro tu jest. Na sału. A tak jeszcze nie było. Nie wiem, czym to jest tak spowodowane. Że od razu się ponuro zrobiło.
Dobra, szukamy skrzyni, bo widzę, że będę się męczył. Tu jest. Dobra, najbliższa skrzyneczka. Pewnie będzie pod ziemią, jak założy się o to. Zobaczcie, jakie gówno. Dobra. I skok do wody. O, i tutaj się ukrywa nasza skrzyneczka. Tam już musi być na pewno dużo złota. Więc spokojnie. Dobra, już nas stać na dzwon nurkowy. Tylko by sobie oznacz ten sklep. Dobra, tutaj jest. Biegniemy sobie do niego i kupujemy go za 5 kafli. Nie, chyba mi jakiś... Czekaj, ktoś mi mówił, że ten dzwon nurkowy właśnie kosztuje 5 kafli. To ktoś na pewno mówił, chyba Kamilex, coś takiego. Nie, mówił mi o tym, ale nie wziąłem sobie po prostu tego na poważnie, dlatego stwierdziłem, że może to kosztować albo mniej, albo więcej. Ale jednak to jest prawda, ulepszenia kawki i szukamy dzwona nurkowego. Dziękuję. Mamy nasz dzwon. O, czyli to już tyle. Dobra. O, ammo sobie jeszcze uzupełnimy. Przyda się. Starczyło akurat. Teraz to jesteśmy bidni. To cholernie bidni. No i dobra, co w związku z tym mamy zrobić? My jesteśmy tu w Nassau, więc pewnie tutaj jest. Okej. Dobra. Dobrze, idziemy stąd. To już nas w sumie nic nie trzyma. Takiego ważnego. A jedynie to chciałem się do tej kawki dostać. Czyli czeka nas teraz jakby taka podwodna przygoda, na którą w końcu liczyłem. Dobra. Tęskniliście za mną, wiem o tym. Tylko nie musicie krzyczeć tak od razu. Tak, wypłyń w morze. No i bierzemy się za pirackie przygody. Tym razem 4 pistole. No teraz to epicko to wygląda. Edward, możesz być z siebie dumny, żeś się tak po prostu już porządnie uzbroił. Dobra. Tam mamy nasz jakby cel. Chociaż nie, nasz cel jest tam. O właśnie, jest tam. Znowu mi się odbiło, przepraszam. Dobra. My tam płyniemy. Trochę czasu minęło, pozbieraliśmy parę skrzynek. Ale chodziło nam głównie o to, żebyśmy kupili ten dzwon nurkowy. Czyli dzisiaj podwodne przygody będą. Bardzo mnie to cieszy, że w końcu coś się nowego będzie działo. No, śpiewać. Tak ma być. Nie uratujemy tego, niestety. Nie zdążymy. Nie chce mi się. Dobra, płyniemy tam. Łohoho, spokojnie, spokojnie, tak nerwowo. A tam co się stało z tym statkiem? A to jest to Abaco Island, ta pierwsza wyspa, którą żeśmy zwiedzili na tych Karaibach. Szkuner, dobra. Taki dupiaty trochę szkuner. Atakować. Czy dać sobie spokój? Nie. Oszczędzimy to gówno. Teraz nie mamy czasu, bo musimy zrobić pod wodą przygodę. Bo sama nazwa dzwon nurkowy, nurkowy mówi, że pewnie będziemy korzystali z niego po to, żebyśmy mogli zanurkować głębiej. Więc teraz liczę na to, że to naprawdę będzie niezawodna rzecz. No tak się zadarł jakiegoś jak baba. Dobra, chyba zwolnię tego pirata z naszej załogi. Tam co się dzieje? Kanonierka.
Kanonierka, same kanonierki, a gówna to pływają. Dla nas są już pikusie, szczerze mówiąc, te kanonierki. Więc nam w ogóle nie grożą. Edward może sobie płynąć spokojnie po tych morzach. Przynajmniej po tych morzach, bo nie wiem jak zresztą jest tych mórz. Jest bezpiecznie, nic nam nie grozi. Przynajmniej teraz. Szkuner. Chyba, że ten szkuner zacznie z nami, wiecie, walczyć. Dobra, zniszczymy go. Kurde. Nie wiem, czy to był błąd, czy nie. Dobra, niszczymy to gówno. Dziękuję. No i trzeba uważać też, żebyśmy nie przekroczyli, wiecie, poziomu rozpoznawalności. No inaczej nas będzie łowca gonić, no i nas rozpieprzy. Ale musimy uważać, o to chodzi właśnie. Dobra, mamy 1,5 kafla do przypłynięcia. Jesteśmy już sam raz na miejscu. Zrobimy to, co trzeba. I skończymy odcinek. To tam, co my mamy? Kolejny szkuner. Jeżeli tutaj zacznie z nami walczyć, no to oberwie mu się. Staranujemy go, nie? Myślicie, że dam radę go staranować? Nie! To tak marnie. A, dokonamy abordażu. Co mi tam? To, żeśmy go spuchnęli. Możemy go ich zniszczyć na perfekcie. Nie, poszło. Dobra, trzeba ich podbijać. Dobra. O, jest tam beczka. Celuję jeszcze w nią. Nie, marnie. O, jest, jest. Dobrze, poszło. No, tak jak przewidziałem, to padną szybko. Jak to mogłem wiedzieć? Oczywiście, Kenway zawsze wszystko wie. Tak, zmniejszamy sobie poziom rozgłosu, to jest raz. Dobra, nara, fajki. Morskie. Dobra. Tam co my mamy? Jakiś płonący statek. O, bryk, możemy go jeszcze przeszukać. Zawsze będzie tam miał jakąś wartość. Zbierzemy to, co nam się należy. I po prostu uciekniemy. Dobra. Dobra. Teraz na ten statek biegniemy. Wiem, kusi mnie, ale zrobię to mimo wszystko. Ło, ale skoczyłem. Dobra. No, wspinaj się szybko. O, dobra, zbierzemy to szybciutko. Jep. Dobra. To wszystko jest już nasze. Spokojnie. Bez problemu. Kawka czeka. A my tu po prostu mamy tylko zebrać. Dobra, no bier to. Czemu nie możesz tego otworzyć, kurde? Ale masz opóźniony rozwój. Dobra, uciekaj. Dobra. Niewiele brakowało, już naprawdę byłoby źle. Dobra. Tak, trzeba już zbijać manaty. Dobra, szybciutko, szybciutko. Dobra, uciekamy. Dobra. O, ukróciliśmy jej cierpienia. Starczyło tylko strzelić. No i na razie. Dobra, to może sobie runąć. My mamy przynajmniej jakąś zawartość tego. Aha, co my tam mamy? Fregata. To sojusznicza jest, nie?
Miejmy nadzieję przynajmniej, że jest sojusznicza. A to jest właśnie... A, to jest ta właśnie ten cel misji. To jest ta... To jest pewnie tego, kapitana Czarnobrodego. O, śpiewają Leaf Herjony. Dobra. Kogoś uratujemy. Dobra, nurkowanie po lekarstwa. Zaczynamy misję. A, to lekarstwa są pod wodą. Super. Ciekawe, który to mądry tak wymyślił. Yo! Devlin is all thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count of 40. Oh. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that haven't been scoured by nothing but crabs and coral. I'll have a look. Edward? Edward, is that you? What the fuck? Goodness, co on tu robi? Steve Bonnet? Hello, Bonnet. Of a surprise seeing you out here. I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yard arm. Coś ma, że z opaską mnie tak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Well, good luck to you then. Worse men have become better under Blackbeard's watch. Pewnie. Najlepiej wypluć to, bo niedobre. Dobra, wraki. No super, super. Dopłyń na nurkowisko i upuść dzwoń. Dobra, mamy go opuścić. Nie ma sprawy. Już się zrobi to. Czyli przeżyjemy teraz podwójną przygodę. Dobra, sumujemy, sumujemy. Czyli teraz najważniejsza część tej gry. Jep. No to teraz się zabawimy. O kurde. Pierwszy raz w Assassin's Creed 4 będziemy płynąć pod wodą. Czyli coś nowoczesnego wprowadzili do tej gry. No po prostu lepiej być nie mogło. Dobra. Dobra. A ja chcę sobie niżej podpłynąć. A tak, dobra. O, fuck. Aha, a żeby się wynurzyć. Dobra, czyli tak to trzeba teraz zrobić. Okej. O, tu mamy taki dzwon specjalny. Sobie go użyjemy, żeby załadować sobie tlen. Dobra. Ała! Fuck! To nas pokopało to ostro. Czemu się HP nie regeneruje? Fuck, no to mamy problem. A jakieś... Przetrząśnij skrzynię ze skarbami. A, to nawet dobrze. Trzeba uważać na te meduzy przeklęte. Mamy. Wow, 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 stary. Kurde, że się kopa teraz to z tą mocnego. Płynie, że szybciej. I tu gdzieś musi być skrzynia. Podpłyń sobie, dobrze. Kurde, trochę dziwne to takie pływanie jest w tej grze. A nie, no i tak jest coś nowego, więc narzekać nie warto. Kurde, zaraz straci tlen. No to nie będzie dobrze dla nas. Okej, mamy cel dodatkowy wykonany. O cholera. Jest, mamy już tu dzwon. Dobra, jest. Po interakcję. Łof. Dobra. Jeszcze jedna skrzyneczka. A to pewnie tutaj będzie. Okej. Ciągnij, dobrze. Czyli tam będzie pewnie to lekarstwo nasze. A pewnie w tej skrzyneczce, nie?
Ta. No, wygląda taka trochę inna skrzynia od tych zwykłych. Kurde, nie. Robi wrażenie, powiem wam szczerze. Ta część gry. O, jest lekarstwo. Jak miło. A i teraz tutaj pewnie mamy wypłynąć. Tak, dobra, znajdź wyjście. I szybciej. Pięknie. Kurde. Nie, no teraz to naprawdę zrobili coś zajebistego. No i to się nazywa gra, kurde. Dobra. Dobra. Aha. Przepłynęliśmy 2 mile morskie. Dobra. Wow, wow, wow. Czemu nas wiatry takie? A, zakłócenia prądu, dobra. Tego jeszcze nie widziałem. Kurde. A, trzeba uważać. Inaczej może nas pokować to ostro. Kurde. Nie no, Edward, teraz to żeś naprawdę dowalił do pieca. Fuck, rekiny tu są jeszcze. Zabrakło nam tu tylko rekinów jeszcze. Dotrzeć do dzwonu nurkowego i wrócić na powierzchnię. A jakaś jeszcze jedna? Nie pozwól, by zaatakował cię rekin. Dobra. Do tych wodorostów, mówicie. Dobra. Fajnie. Czyli teraz płyniemy przez te wodorosty. O, fuck. Fuck. No i niestety cel już nie został wykonany. Zajebioza. Wiedziałem, że tak będzie. Jakie durne ciule. Wkurzające jeszcze na dodatek. Dobra. Spokojnie. Bez takich nerwów. Ło! Tutaj już naprawdę skarby są porządne. Chwileczkę. Ja bym się dostał po jakiś dzwon, bo za chwilę mi tlenu zabraknie. O kurde. Uważać, uważać tu. Tutaj naprawdę uważać. Fakt, tlenu już mi brakuje. Niedobrze. Jakiś schemat. Kurde. Fuck. Fuck this shit. Płyńże. Płyńże. O cholera. Nie wiem, czy się pozbieramy. Dobra, interakcje. Przeszukaj. Dobra. Damy radę. Zdążymy jeszcze tam. Dobra. Jest, jest, jest. Dotrzymy, dotrzymy, dotrzymy. Jest! Uff, udało się. Dobra, wracamy na statek. A szkoda, żeśmy nie wykonali drugiej części celu opcjonalnego, ale zawsze coś. To była jakaś nowość, naprawdę. Przeżyliśmy nie lada przygodę. Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoiled. Perish. Will we steal the medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornigold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. True. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. Jasne. And would you be the devil? Piratku. What the fuck? For an audience. Aye. All a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord,
before all else. Oh God. Pewnie, bardzo fajnie. You can find a quiet way to aż mi wycięło. Pewien moment. Sorki. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. Dobrze, misja wykonana. Niestety nie w pełni, ale nie szkodzi. Tak, wspomnienie. Ej, no chciałem ocenić wspomnienie, kurde. Dobra, trudno. I tak oceniam je na 5. Naprawdę zarąbista misja. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 33 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie, yo piraci!